Слава Отцу и Сыну и Святому Духові, и ныне повсякчас, и на веки веки. Аминь. Сьогодні на кресте распятого того, кто землю на водах повис. Покрутце зачинаємо już, так само мамо, в нашем kościele Triduum Paschalis, który zaczynamy w Wielki Czwartek. Wczoraj już mieliśmy nabożeństwo ucznia Miękki Pański z czytaniem 12 Ewangelii. Dzisiaj mamy tak samo czasy carskie i to będzie 9 czas i tak samo będzie wystawienie całuna po Szczanicy. Jutro mamy Wielką Sobotę i Wielkie Soboty będziemy mieć tak samo nabożeństwo, to jest ucznia jerozolimska. W niedzieli 19 kwietnia o 11 będzie msza święta uroczysta z okazji Wielkanocy. Na początku było różno. Naprawdę było takie i zwątpienie, a czemu, a dlaczego. Były różne spotkania z różnymi osobami, nawet choć są i Ukraińcami, ale każdy ma swoje pojęcie o Panu Bogu. I nawet taka rozmowa przy ulicy, czy w jakimś miejscu tutaj w Częstochowie była różna. Ktoś przyjmował z otwartym sercem, ktoś przyjmował przez inny żest i prosił zostawić ich, bo po co ksiądz coś chce od nich i tak zawsze w tym wszystkim. I każda rzecz potrzebuje czasu. Przepisy państwa i przepisy naszego biskupa. Zawsze mówimy, że nie ma dotyku do całuna, do tego wszystkiego. Nie wystawiamy ikon, nie podchodzę z krzyżem, bo jest taki obowiązek noszenia, podchodzić do ludzi z krzyżem w rękach, a no niestety teraz tego nie wykonujemy, bo to wszystko jest no, w czasie tej epidemii koronawirusa, staramy się zawsze pamiętać. W każdym mszy świętej wspominamy o tych chorych, cierpiących, o tych lekarzach, pielęgniarkach, które starają się pomóc tym ludziom. Tak samo prosimy Pana Boga o ustanie tej epidemii, żeby Pan Bóg to naprawdę pomógł, żeby to naprawdę wróciło do normalnego życia. W ten czas powołuje Jezusa i kajafy w pretorii, w górze rano, te nam wyszły wody w pretorii, żeby nam skwernili się, żeby odpiliście Paschu. Wyszły wtedy do nich kalaty promowy, które mu wyprzenesły na tego człowieka. Chrystus woskres. Воістину воскрес. Дорогі в Христі, хочу вам скласти найщиріші бажання з нагоди Воскресіння Христова. Направду, маємо зараз дуже тяжкі часи, але завжди пам'ятаємо про те віру в Ісуса Христа. Пам'ятаємо, що Господь Бог нам дає надію. Господь Бог нам дає себе. Господь нам дає ту віру, яку ми маємо повинні нести в своєму житті. Ніколи не втрачаємо віри. Завжди віруємо в те, що Господь Бог є з нами. І Бог нам завжди допоможе. Гарних вам і веселих свят Різдва Христового.